Księże Feliksie, właśnie 60 lat temu w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze pochyliłeś swoją głowę, aby biskup złożył swoje ręce, abyś otrzymał dar Ducha Świętego na przepowiadanie Słowa Bożego. Wyciągnąłeś swoje ręce, aby zostały namaszczone olejem. Te ręce, które w ciągu tych 60 lat brały Chrystusa i podawały ludziom. Poświęciłeś swoje życie dla Boga, dla ludzi, a przede wszystkim także dla Kościoła w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. I dzisiaj przychodzisz tutaj z otwartym sercem do tej samej Matki Maryi, Pani Jasnogórskiej,
tej, na której obrazie jest zawsze podpis Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II z błogosławieństwem. Proś Matkę Bożą Maryję i my razem z Tobą będziemy prosić, aby ona nadal obdarzała Cię szczególnymi łaskami. Dzisiaj dziękujemy za Twoją osobę, za kapłaństwo Twoje, za Twoje dobre serce, które zawsze było otwarte dla Chrystusa i dla tych, którzy przychodzili do Ciebie. A teraz, kochani przyjaciele, Jezus to, że Bóg jest Bogiem miłosierdzia. Składamy na ołtarzu dzisiaj wszystkie nasze problemy i wszystko, co się nie udało nam powiedzieć. I prosimy Go o przebaczenie, pomalić. Panie, zmiłuj się nad nami. Jedyne okrycie jego ciała podczas snu.
Jakże pięknie się dzisiaj ten zespół, który tak pięknie śpiewa, to Ave Maria, i ja zawsze byłem zachwycony w czasie pielgrzymki, kiedy oni śpiewali. To było widać, że oni składają swoje serce. Drodzy bracia i siostry, przyjaciele, tutaj Grzegorz z żoną i inni, nawet taki parafianin, który już nie należy do parafii świętej Jadwigi, dowiedział się, że jest msza święta. Przyjechał Stasiu, który tam zawierał związek małżeński. Ojcze Feliksie, to był 4 maja 1976 roku. Ja jako seminarzysta na pierwszym roku z Jasnej Góry razem ze współbratem udaliśmy się do twojej wioski. Do twojej wioski byłby pogrzeb twojej mamy. Był to słoneczny, piękny dzień. Z domu ciało było prowadzone aż do kościoła do Wolanowa. Piękna, słoneczna pogoda, tylko to zboże zielone układało się w fali. Pamiętam tę chwilę, bo ksiądz Stefan szedł na drzewę tego konduktu żałobnego. I wtedy jako kleryk pomyślałem sobie, jakże musi być szczęśliwa rodzina, dlatego, że syn kapłan odprowadza swoją mamę na cmentarz Wolanowa. I muszę powiedzieć, droga rodzina i księdze Feliksie, każdego roku, jak jestem w Polsce, przejeżdżam z Radomia do Częstochowy przez Wolanowa. Na tym wzgórzu jest kościół i cmentarz, samochodu, bo by może nie trafił na grób, ale samochodu zawsze odmawia modlitwę i odmawia za twoich rodziców, którzy tam spoczywają. Jakże to wielki dar dzisiaj przeżywasz, księdze Feliksie, każdy jubileusz, czy 25-lecie, 50-lecie, czy 60-lecie kapłaństwa. To jest ten wielki dar, za który trzeba dziękować Panu Bogu. Zachowałeś tą świeżość ducha, jakże przepiękny głos, a przecież kiedyś, tak jak oni śpiewali Ave Maria, Ave Maria. Wiele razy śpiewałeś przy różnych okazjach to Ave Maria. I wyciągnąłeś ręce, aby biskup namaścił twoje ręce. Te ręce, które po twoich święceniach były ucałowane przez twoich rodziców, poprzez to, że ci rodzice obdarzyli ciebie życiem i obdarzyli ciebie tą głęboką wiarą, miłością, tą miłością do Boga poprzez modlitwę i poprzez tą miłość do drugiego człowieka. Księże Feliksie, mogę z całą stanowczością powiedzieć, że z twoich ust nigdy nie usłyszałem tego słowa narzekania na kogoś. Ale zawsze byłeś otwarty na dobroć, na miłość, na dobre słowo, na ten uśmiech.
bo przecież dzisiaj tak bardzo ludzie potrzebują tego uśmiechu, radości, tego dobrego słowa. Otrzymałeś także do swoich rąk kielich i hostię. Przez 60 lat stawałeś przy ołtarzu, aby unieść tą białą hostię i powiedzieć: to jest ciało moje, to ciało Jezusa Chrystusa. Bierzcie i jedźcie. I unosiłeś mnie ku górze, aby wypowiedzieć te słowa: krew Jezusa Chrystusa, która została przelana na krzyż. To jest Jezus Chrystus, który staje się ciałem i krwią dla człowieka. Jakże wielkość Twojego kapłaństwa. Może ten dar niesiony był w tym naczyniu glinianym, bo Pan Bóg doświadcza także i kapłana. Ale ten dar kapłaństwa, ten dar, który był umieszczony nawet w glinianym naczyniu, który mógł być nawet i skruszony, to trwałość. Nawet kiedy ryza powstała, to jednak chciałbym, żeby jak najlepiej nieść ten dar kapłaństwa i być wiernym Chrystusowi do końca swojego życia. I takim pozostaniesz, wiernym Chrystusowi i Matce Bożej Marii. Jakże po prześwięceniach kapłańskich człowiek nie staje się święty. Nie jest lepszy od drugiego człowieka, ale to jest tak. To jest kapłan, w którym jest Jezus Chrystus. Kapłan to drugi Chrystus. Bracia i siostry, kiedy świętego Jana Janeja zapytano, gdyby ujrzał anioł i kapłan, komu by oddał cześć i chwałę? A święty Jan powiedział: kapłanowi. Anioł jest wysłannikiem Bożym. Kapłan to drugi Chrystus. Jakże, księże Feliksie, przeżywały swoje kapłaństwo w radości. Dziękowałeś Panu Bogu. Nie sposób obliczyć, ile ochrzciłeś dzieci. Tym dzieciom Pan dał ten dar przez swoje słowa, które wypowiadałeś. Janie, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jakże cieszyłeś się, księże Feliksie, kiedy po raz pierwszy odprawiłeś mszę świętą na jasnej górze. Jako ojciec mamu, wszyscy Ciebie pamiętamy, byli zachwyceni Twoim duszpasterstwem pielgrzymkowym. Przypomnę Wam, kiedy coś zrobiłeś sobie w nogę, młodzież zachwycona księdzem Feliksem, ojcem wtedy Paulinem, w białym habicie, wzięli krzesło, drążki takie. Księże Feliksie siada na to krzesło i całą drogę go niesie. A on z mikrofonem w ręku śpiewa i głosi Jezusa Chrystusa. Czyż to nie jest piękne, księże Feliksie, przeżywać tak kapłaństwo, jak Ty przeżywałeś bólu i cierpienia, ale jednak pełen radości i tego prawdziwego szczęścia, że jesteś kapłanem, że jesteś sługą Bożą, sługą Maryi. To, że przyjechałeś do Stanów Zjednoczonych, to pierwszą kaplicę u świętej Jadwigi w
właśnie zbudowałeś Matce Bożej Maryi. Nigdzie nie było zasłaniania czy odsłaniania obrazu i panów. To właśnie w kręgu był oto niemały sanktuarium, które stworzył ksiądz Felix. Księże Feliksie, Matka Boża wciąż patrzy na Ciebie i ona stawia się za Tobą u Boga, bo przecież dzisiaj być kapłanem to być kapłanem, który musi być wiernym zaparciem. Jaka krytyka, wyśmiany kapłan, odrzucony przez ludzi. Bracia i siostry, co się robi w naszej polskiej ojczyźnie nawet dzisiaj, kiedy ludzie idą i w kościele protestują. Chcą, żeby Kościół zatwierdził aborcję, zabijanie nienarodzonego dziecka, tego, który jest chore. Kto dzisiaj bierze w opiekę to dziecko? Kościół, kapłan, który pochyla się z tą wielką troską, zwłaszcza Ty, księże Feliksie, zawsze byłeś otwarty, Twoje serce. Zawsze siadałeś do konfesjonalu i pamiętamy i chcemy Tobie podziękować za ten dar pojednania spowiedzi. 20 kapłanów siedzących w konfesjonale, w prezbiterium świętej Jadwigi. Godzina 10 wieczór. Ludzie idą do konfesjonalu. Kiedy ksiądz Arkadiusz pyta się, czy jeszcze więcej, my idziemy do Chrystusa. My idziemy do księdza Feliksa i wiemy, że drzwi kościoła zawsze będą otwarte. Jakże nie podziękować Tobie, księdze Feliksie, za to, że plebania, tam gdzie mieszkałeś, była otwarta dla wszystkich. Dla arcybiskupów, dla biskupów, a zwłaszcza dla kapłanów w czasie 40-godzinnego nabożeństwa. Kapłani przyjeżdżali, modlili się i pełny kościół ludzi. I ten zespół, który tak pięknie śpiewa, pamięta. Jakże dzisiaj nie podziękować Tobie za ten dar kapłaństwa. Ojciec Święty Jan Paweł II wiele razy mówił o swoim życiu kapłańskim. To życie kapłańskie, to życie wielki dar, że być kapłanem to być właśnie drugim Chrystusem. To być tym, który głosi tą dobrą nowinę o Chrystusie. Ksiądz Jan Twardowski tak napisał. Własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lęka i przed kapłaństwem prochu pada i przed kapłaństwem, przed kapłanem klęka. Tak, bracia i siostry, konfesjonalny, klęka, przed krzyżem też kapłana. Ale on, tylko on może wypowiedzieć te słowa, słowa Jezusa Chrystusa. Bracie i siostro, ja w imieniu Chrystusa odpuszczam Tobie grzech. Ten kapłan, stając przy ołtarzu, unosi białą kostkę i podaje temu zrudzonemu człowiekowi, obciążonemu różnymi problemami, ciało Chrystusa. Amen. Jakże dzisiaj księże Feliksie, tutaj, tej Matki Bożej Maryi,
Chcemy podziękować Tobie za ten wielki dar, za Twoje serce, za Twoją osobę, za Twoją rodzinę, za Twoich rodziców, za tych, którzy Ciebie tutaj tak pięknie otaczają modlitwą. To jest ten piękny dar. Niech Matka Boża Maryja zawsze ma Ciebie w opiece. Tak jak pragniesz, tak jak kochasz Matkę Bożą Maryję, tak ona też będzie zawsze tą Matką kochającą Ciebie. Nasze życie tak szybko przemija. I prosimy Matkę Bożą Maryję, tak jak w 76 roku, 4 maja, pamiętam, spotkaliśmy się, żebyśmy kiedyś, iż tu na ziemi też często się spotykamy, a kiedyś w niebie razem byli. Ja tak nie śpiewam, jak Ty, Feliksie. To będziesz śpiewał, to Ave Maryi dla Matki Bożej Maryi. Kochani, Janusze, już opuścił. Tutaj jest Grzegorz, który będzie czuwał nad mszą świętą. I później, Panie Grzesiu, będzie mówił. I ja przyjdę, bo będę spowiadał, przyjdę, mogę się spóźnić dużo, ale przyjdę. Tam, w tym pokoju, Pan Grzesiu wie. A teraz, księcze Feliksie, pragnę w dalszym dla Ciebie, tak jak podpisano, jubileusz księdza Feliksa Schabowskiego, 60. rocznicę świętych kapłaństw, prosząc o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Jasnogórskiej. To jest za 25 października 20 roku. Niech Matka Boża Maryja będzie dalej na Twojej drodze. Ona niech będzie Matką i będzie zawsze w Twoim sercu, abyś zawsze przed Maryją wypowiadał te słowa, tak jak Ojciec Święty Jan Paweł II. Totus tuus. Yeah.
za pomówienia, jak również polecimy tych, których byśmy chcieli pamiętać, ale w obiecach nie będzie miał ich pamiętać. Dziękując dziś za dar jego kapłaństwa, prośmy, aby Bóg za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej obdarzył go zdrowiem i potrzebnymi łaskami na dalsze lata życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy zabiegli się na innych, doznali krzyw, albo zostali opuszczeni przez bliskich, aby złożyli swój los w dłoni ukrzyżowanego i doświadczyli jego miłości oraz pociechy od ludzi. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, a także za wszystkich zmarłych parafian. Niech Jezus, nasz wybawca od nadchodzącego gniewu, daj im życie wieczne. Ciebie prosimy. Módlmy się i za nas, przyjmujących sakrament Bożej miłości, abyśmy przez życie zgodne z Ewangelią stawali się wieczystym darem dla Boga. Ciebie prosimy. Przed mszą świętą poszliśmy na cmentarz, żeby odwiedzić Bożenkę Kastrze, gdzie dzisiaj babci Schabowskich. I mamy też dźwięki, myśląc o Stasi, i o wszystkich, których znałem. Dlatego dzisiaj chciałbym modlić się za nich, żeby Bóg przyjął do swojego domu, do swojego królestwa. Ciebie prosimy. Mam tutaj Tomasza Matuszkiego, którego matka jest ciężko chora. I obiecałem jej, że będę pamiętał o nim we mszy świętej właśnie wieluszowej. I to spełniam. Prosimy Cię Boże o zdrowie dla tej schorowanej, chorująca na raka krwi. Daj, przedłuż mi życie. Ciebie prosimy. I w końcu chciałbym, żeby orkiestrę naszą, za was wszystkich, kochani, którzy jesteście, nie potrafię wyrazić tego, co czuję w moim sercu. Kocham was i tą miłością chciałbym się z wami podzielić. Widzę w tych przyjezdnych za granicę kantonu. Teresie mi tutaj jej męża i wszystkich, którzy tu są obecni, niech Bóg wam wynagrodzi za wasze poparcie, za waszą modlitwę i za wasze uczucia. I modlitwę ciebie prosimy. Co to było w formie naszego siostrzeńca, który przyjechał właśnie ze swoimi dziećmi, to my chrześcijan. Także i moją siostrę, która to reprezentuje.
tutaj swój wzrok wobec tych wszystkich, którzy do Ciebie się udają w tym dniu dzisiejszym. Amen. Oh,
Thank you.
ofiary, a tak blisko nas przez Twoje stawiennictwo. Zaproś ich do oglądania Twoich światła. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam wierzę, że jesteś Najświętszą Bogorodzicą Maryjską Panią, ze świętym Józefem i Ojcem, ze wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali Tobie, abyśmy z nimi wysławiali Ciebie przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona.
Cóż ci Bóg powiedział?
śmierć oddają. Dobrze wie on, jak trudna sobie podrobi i najciszej mówi w powołaniu. Wystarczyła ci sutanna u Boga i u Bogu wystarczył ci ślub. Powiedziałeś, kim jesteś dla Boga i wiedziałeś, co tobie dał Bóg. Wystarczyła ci sutanna u Boga. Wiedziałeś, kim jesteś dla Boga i wiedziałeś, co tobie dał. Przyrzekam, że będzie krótko i szczerze postaram się to zrobić węzłowato. Pytanie powstaje, dlaczego właśnie tą uroczystość obchodzę tu na drugiej jasnej górze po Częstochowskiej. Bo z Matką Bożą związany jestem od początku, od zarania własnego życia. Pamiętam, jako dziecko spałem nad obrazem Matki Bożej. I ciągle jakoś tak wstawałem rano i spoglądałem na nią. A później narodziłem się, jak wam wiadomo, na wsi, gdzie człowiek roli. Krowy pasłem, tak jak wszyscy inni, prawda? Chodziłem do szkoły 1,5 kilometra, do kościoła 1,5 kilometra. I wówczas powstawało pytanie, gdzie ja pójdę po skończonej szkole? Po wojnie. Ciężkie czasy. Były dwie tylko takie możliwości. Mogłem zostać szewcem, krawcem, co jeszcze, rzeźnikiem. I zwierzyłem się z swojej mamie, którą bardzo kochałem. Jestem święta osoba. Powiedziałem jej, mamo, ja chcę zostać księdzem. Ona pewnie zdwoiła swoje modlitwy. I pewnego dnia udałem się na Jasną Górę. Po raz pierwszy zresztą. Mama przygotowała, wiadomo, jajka, chleb, prawda, wszystko, żebym po drodze gdzieś nie umarł z głodu. No i pojechałem na Jasną Górę. Spotkałem się oko w oko z Matką Bożą w cudownym obrazie. A później zostałem na placu, tam nocowałem, na tym placu. I zrodziła mi się właśnie myśl, żeby zapukać do klasztoru. Zapukałem. I dostałem pozytywną odpowiedź. I z tą odpowiedzią wracałem do domu, żeby mamie powiedzieć i ojcu, którego bardzo zresztą też kochałem, że jestem przyjęty do małego seminarium. I tak się zaczęło. Później drugie seminarium wyższe. No i co jeszcze? Kapłaństwo. Kapłaństwo, które otrzymałem w 1960 roku właśnie na Jasnej Górze. To wizerunek widzimy tutaj właśnie w tej Częstochowie amerykańskiej. Dlatego tutaj wybrałem to miejsce, żebym razem z wami podziękować za ten dar. Kochani, z tego miejsca przyjechałem do Ameryki, bo musiałem. Pracowałem później jako na akademii byłem. Robiłem drugi fakultet na Uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego i tam pracowałem wśród młodzieży akademickiej.
miałem dwóch opiekunów. Wiecie, o co chodzi. Gdziekolwiek się zjawiłem, tam oni byli ze mną. I w końcu mój przełożony, zresztą bardzo wspaniały człowiek, ojciec Zimziński, powiedział mi: słuchaj, kochany, ty musisz wyjechać stąd. Bo albo ja, albo ty będziemy mieli ogromne problemy. No i wyjechałem. Przyjechałem do Ameryki. Ameryka, tak jak dla was wszystkich, była dla mnie niespecjalnie łaskawa, bo kiedy przyjechałem do klasztoru, tutaj, do tego miejsca, zaczęła się badanie. Wyrzucono nas wszystkich z klasztoru i każdy musiał na własną rękę iść i szukać miejsca. Pamiętam to. Dwa tygodnie spałem w samochodzie, to co Tomek mi potwierdził. On spał dłużej, bo chyba dwa miesiące. I w końcu byłem na parafii, z którego prowor był bardzo chory. Mnie zrobiono administratorem. Zresztą cudowny człowiek. I on mnie zarekomendował biskupowi, żebym ja dostał taką parafię, jaką jest Święta Jadwiga. No i stało się. Od samego początku spotykałem ludzi tak cudownych, tak jak wy, przyjaznych, serdecznych. I wyczuwałem, że coś w tym wam i waszym rodzinom coś potrzeba. Dlatego też powstała myśl kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, wiecie, tam gdzie się odbywają, odmawiają się świętą codziennie. Później powstała myśl powstania, zrobienia pomnika Jerzego Popiełuszki, bo on był symbolem walki o wolność, której my żeśmy nie mieli. Nigdy nie zapomnę tego, kiedy to sytuacji takiej jak Władzia też umarł w Polsce i wówczas razem z nimi płakałem, bo nawet nie tylko, że tragedia stała się to, że ktoś zginął, umarł, odszedł, ale ta tragedia, że nie mogliśmy jechać do swojego kraju, żeby pożegnać. Zresztą co będę wam mówił, znacie to z doświadczenia. Jerzy Popiełuszko był wówczas takim symbolem, gdzie się ludzie przychodzili, szarili. I to właśnie, to była rola prowosta Świętej Jadwigi. Przy tej roli muszę wyznać, kochani, że spotkałem takich wspaniałych ludzi, jak Bożena Binkowska, jej mąż, jej córka Ania, jak Henryk Drabiusz, jak wielu tutaj, myślę o Grzegorzu, który był od początku, od zarania ze swoją żoną, prowadzającym baby, tak jak to było mała, teraz kobieta, że aż hej, prawda? Byliśmy po prostu, byłem otwarty, bo uważałem, że gledania Kościół, to co ksiądz Jan mówił, to jest dla księdza, to jest dla ludzi. My tylko rentujemy to, jako księdz, jako proboszcz czy wikariusz, nie? I do tego chciałbym podziękować jeszcze raz, gorąco, serdecznie wam tutaj obecnym, mojej rodzinie. Pamiętam Stasia Rębowskiego, który przyszedł do mnie i mówił: proszę księdza, ja księdza zrobię w garażu drzwi, które się otwierają automatycznie, nie musi się ksiądz męczyć. To by, a jeszcze drugie takie, akurat było wesele, ślub, od razu
zawsze, zawsze idzie w rękach gościnni i otwierają ramiona, mówią, chodź tego, zapraszamy księdza. Kochani, wiele, wiele bym miał do powiedzenia. Niechaj Bóg to bym uzupełni to, co ja nie potrafię wypowiedzieć. Kocham was bardzo. Amen. Słońcu gra i noc ciemno.
Zapraszamy, proszę bardzo, zapraszamy. Wysocy do tyłu, tak, mieści troszkę do przodu. Zdążycie, zwinam się jeszcze. Ojciec Bartłomiej, to jest człowiek, który znany z świeci i za granicą. Gdziekolwiek się znajdę, to wszyscy ojciec Bartłomiej, ojciec Bartłomiej, ojciec Bartłomiej, prawda? Dziękuję ojcu. Ale uczyłem się tutaj od księdza Schabowskiego. Ciężki nie zasłaniać. To musisz fokus nastawić na Matkę Bożą. Gratulujemy wszystkiego najlepszego. Piękne lata. Zawsze młody ksiądz. Jakbyśmy przyjeżdżali, zawsze była 43. uroczystość, to ksiądz zawsze młodych kapłanów dostrzegał. To było bardzo ważne. Parę minut będzie.
Feliksie, zawsze byłeś otaczany przez ludzi. W pielgrzymce warszawskiej, w Gdyni tam, na Jasnej Górze. Ciebie zawsze, kiedy jestem na Jasnej Górze, zawsze się pytają, jak nasz tam Feluś? Nie powiedzą, jak tam Feluś, tylko jak nasz Feluś, bo ty ciągle należysz na Jasną Górę. Także szczęść wam Boże, ja musiałem spowiadać, dopiero co skończyłem i teraz będę poświęcał też tam na dole. Także księże Feliksie, proszę sobie jeść, napić się kawy, tego wszystkiego, żebyście od Matki Bożej i od księdza Feliksa nie odjechali głodni, żeby każdy mógł się nasycić tymi darami. Bóg zapłać serdecznie księże Feliksie. Dzięki. No cóż mogę powiedzieć, było jankierów wielu, ale któż by zagrał przy jankieru, tak? Któż by powiedział tak pięknie jak Jaśko, cudownie od serca płynące słowa. Jesteśmy braćmi w kapłaństwie, jesteśmy przyjaciółmi, po ludzku, po sąsiedzku, bo niedaleko żeśmy mieszkali. Jaśko to jest ten, którego brakuje słowa, żeby powiedzieć, tylko dziękuję, bo to za mało. Kocham Cię, bracie, Bóg za. I będziemy do końca nieśli tą ciężar naszego posługi kapłańskiej. Bo ja tutaj w amerykańskiej Częstochowie przez 9 lat byłem w podziemiu. Wiecie, co to znaczy, podziemiu, na cmentarzu. I moi parafianie nigdy, ci, którzy tam spoczywają, nigdy nie mieli kompletu. Nigdy. Tacy zawsze dobrzy, cisi moi parafianie. Przez 9 lat nie usłyszałem. Także szczęść wam Boże i cieszę się i dziękuję tutaj zespołowi wam, że się przyjechali w takiej małej. To jest piękny dzisiaj jubileusz u tronu Matki Bożej Maryi. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat niechaj żyje nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności niechaj żyje nam. Niech żyje nam. Niech żyje nam, w zdrowiu, szczęściu, w pomyślności, niechaj żyje nam. Jeszcze święta będzie. Bo jeszcze raz trzeba. No teraz tak, ten normalny stół. Teresa, ten normalny stół. Jak świeczki się. Czy ksiądz ma jakieś życzenie? No na pewno się spełni, tylko trzeba wzbuchnąć na świeżo. Niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat. Niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam.
zapłać, zapłać. No i jeszcze życzenie. Życzenie można słuchać. Moje życzenie jest takie, żebyście wszyscy byli zdrowi, obfitowali w Boże błogosławieństwo, błogosławieństwa od żony, męża, od dzieci, od wnuczków, od wszystkich. I przy dobrym zdrowiu, żebyście się zawsze spotkali tam, gdzie wszyscy dążymy. Nie przy pomocy korony, ale tak normalnie drogą. No i może. A ja szkoda, to co jakkolwiek powiem, to za mało. Buchaj, buchaj. Jaśko to jest kochany, on jest ciężko chory. On nie mówi dużo na ten temat. Dlatego polecam was, wam. Modlić się, proszę, też o modlitwę. No ja też się modlę, ale mimo choroby zawsze jest na czasie, zawsze jest pomocnym wszędzie, gdziekolwiek się nie ruszy. Tam Jaśko obfituje swoim dobroczym uśmiechem. Dziękuję, Jaśku. Bóg zapłać. No to co, mam kroić, tak? Nie, dmuchaj, dmuchaj. Dmuchaj. Trzeba dmuchnij. Tylko niech się dobrze się ksiądz naduje. Pani Rylka. Tak. Z tych białych róż niechaj mu wienie splata. Także pięknie. Pani Renka to jest właśnie ta, która robiła te bardzo dobre, smaczne jedzenie. O, to jest dla księdza. Może ktoś podać widelczyk? Alicja, Alicja. Proszę bardzo, ja będę składać, a tylko widelce podajcie. Tylko.